Pamiętacie, jak na posprawdzenie z matematyki e, okazywało się, że nauczyciel nie uznał Wam zadania, bo podajecie tylko rozwiązanie, a nie cały tok myślowy stojący za tym rozwiązaniem? To nic przy tym, co wydarzyło się w 1980 roku, po tym jak pewien amerykański filozof opublikował pewien eksperyment myślowy. Pokój chiński to taki eksperyment w swoich założeniach dosyć prosty. Przyjmijmy, że gdzieś w Chinach jest zamknięty w pokoju hotelowym Amerykanin. Świetnie mówi po angielsku, ale w ogóle po chińsku. Problem polega na tym, że przed pokojem jest gromadka Chińczyków, którzy chcą się z nim porozumieć. I zaczynają wysyłać liściki, pod drzwiami, oczywiście po chińsku. Co robi nasz bohater? Okazuje się, że w pokoju ma książkę, która mówi mu, jeśli dostajesz takie i takie chińskie znaki, odpowiedz takimi i takimi chińskimi znakami. Nasz bohater dokładnie to uczynił i wysłał liścik pod drzwiami. Nasza gromadka pod była przekonana, że mówi z rodowitym Chińczykiem i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że nie jest to prawda. Całość eksperymentu pokazuje, że rozumienie zasad i przypisywanie tych zasad do wartości, czyli na przykład konstruowanie zdań po chińsku, wcale nie musi się wiązać z rozumieniem języka chińskiego. Nasz bohater prawdopodobnie przeszedłby test Turinga, który wykrywa sztuczne inteligencje i odsiewa je. Tutaj w tym wypadku cały eksperyment miał na celu pokazanie, że czym innym jest rozumienie składni, a czym innym jest rozumienie semantyki.